Dzień dobry, moi drodzy, dzień dobry wszystkim. Mam na imię Kaciusza i zapraszam na mój kanał. To jest przerażające, że ponad rok mnie nie było na moim kanale i jestem bardzo ciekawa, czy kogoś z Was dzisiaj zaskoczyłam tym, że w końcu pojawił się jakiś nowy filmik. Kanał ten prowadzę nie tylko o językach, nie tylko o języku rosyjskim, bo jestem korepetytorem, ale także i porównując różne aspekty życia na Krymie, na przykład czy w innych krajach sąsiednich i aspektach życia w Polsce. Na Krymie się urodziłam i spędziłam tam większość swojego życia, dlatego zawsze poświadomie porównuję, co by się nie działo, porównuję do tego, jak tam było, jak jest tutaj, bo mieszkam teraz w Polsce, no i robię wnioski z tego. I w tym odcinku mam kolejny punkt do porównania, bo właśnie niedawno doświadczyłam to, o czym będę opowiadać dalej. Komentarze o tym, że niedługo w naszej rodzinie pojawi się kolejny członek, pojawiły się jeszcze bardzo, bardzo dawno. Chyba jeszcze z pół roku przed tym, jak to nastąpiło, czyli w ogóle ciąża. Więc dzisiaj postanowiłam, że będziemy porównywać poród w państwowych szpitalach, bo rodziłam i na terenie Krymu i na terenie Polski. I mam z czym porównać, bo to jest jak niebo i ziemia. Rodziłam moją córeczkę 5 lat temu, a synusia właśnie niedawno. Ale to nie będzie emocjonalny filmik, bo czas już minął, emocje już opadły i teraz tylko konkrety. Oczywiście można zawsze powiedzieć, że profesjonalizm doktorów, lekarzy, pielęgniarek, położnych to jest najważniejsze, tak? W strefie medycyny. A remonty, organizacja, warunki, to już jest mniej istotne. Też tak myślałam do tej pory, póki nie musiałam urodzić syna w Polsce. Jak ważne okazało się wszystko. I obecność kilku lekarzy na miejscu, i możliwość wykonania szybkich badań krwi, i przesuwne USG, szybkie dostarczanie krwi do przetoczenia. Ale zacznę najpierw od samego szpitala. W Teodosie to był publiczny szpital, jedyna porodówka, tak powiedzmy. I w Knurowie też rodziłam synusia, to też był publiczny szpital. Kiedy przyjechałam rodzić córkę, nawet sobie nie zdawałam sprawy, że dom porodowy może być w takim stanie, w tak okropnym stanie. Bo to jest jedyny dom porodowy w mieście Teodozja. Jeszcze z różnych okolic też przyjeżdżają tam kobiety rodzić. I zawsze myślałam, że no na pewno, skoro on jest jedyny, to musi być zadbany. I musi być w dobrych warunkach, ale okazało się inaczej. A najciekawsze było to, że przed porodem ja czytałam komentarze i opinie o tym domie porodowym i nie okazało się żadnego złego komentarza. Nawet nikt nie wspomniał o tym, że nie ma remontu, o tym, że tam bardzo złe warunki. W sumie to w ogóle warunków nie ma. I dlatego szłam tam nawet bez myśli o tym, że może być coś takiego mnie spotka. Tak naprawdę po tym, jak urodziłam córkę, przyjechała moja mama odwiedzić do domu porodowego i powiedziała, że nic się nie zmieniło od 25 lat, bo akurat 25 lat temu ona rodziła mojego brata. Od razu zacznę od tego, że akurat wtedy, kiedy urodziłam córkę, w domie porodowym w mieście Teodozie nie było wody. Wyobrażacie sobie, poród i nie ma wody. Byłam tam ja 5 dni bez wody. Pokój, gdzie kobieta rodzi dziecka w mieście Teodozja, był bardzo zwykły, prosty. Tam było tylko łóżko, tam była umywalka i tam było to krzesło do porodu. Pokój w Knurowie, kiedy tam przyjechałam, ja byłam w szoku. Ja w ogóle zapomniałam, że ja muszę teraz rodzić. Ja byłam w szoku, bo ten pokój wyglądał tak, jak najdroższy pokój w najdroższym szpitalu w Moskwie, który nazywa się Lapino. W Knurowie były huśtawki dla kobiety, dla przyszłej matki, jacuzzi, możliwość porodu w wodzie, KTG, toaleta obok. Można było zapalić świece. To jest w ogóle dla mnie przerażające wtedy, kiedy położna powiedziała, zapalimy teraz świece, przyciemnimy trochę pokój, no i włączymy muzykę. Dla mnie to był szok. Sam proces oczywiście porodu mało czym się różnił, bo każda ma tak samo. I miałam szczęście i z położną, i z lekarzem, i w Teodozji, i w Knurowie. Dobra dusza człowieka jest w nasze czasy skarbem, zwłaszcza jeżeli chodzi o jakiś szpital, przychodnie lub jakąś państwową jednostkę. Jedynie po moim porodzie w Knurowie w Polsce miałam bardzo nietypową, niestandardową sytuację i trzeba było szybko bardzo zbadać moją krew i przetoczyć później mi krew. I w 5 minut pojawiło się, ja nie wiem, może z 10 lekarzy. Od razu przenośne USG, od razu różne urządzenia, byłam podłączona do tlenu, maseczki, ciśnienie, jakieś tam kable wszędzie.
No i dzięki oczywiście temu, że tak dobrze zorganizowany ten szpital i że tam dbają o nowy sprzęt, o możliwości, o szybką pomoc, to właśnie teraz jestem tutaj, stoję przed Wami, opowiadam tą historię i bardzo za to dziękuję wszystkim, kto był w tamtym dniu razem ze mną. Po porodzie pierwszego dziecka na Krymie nie było takiej możliwości, żeby Ciebie ktoś odwiózł na przykład do pokoju. Od razu było kazano wstać na nogi, wziąć dziecka, w głowie się kręciło, pamiętam. W Polsce opieka nad dzieckiem była zaproponowana od razu. Proponowali na przykład jednorazowe butelki, żeby dokarmić dziecka. Także było bardzo dobre jedzenie, ku mojemu zdziwieniu, że nie trzeba było nic wymyślać, nie trzeba było wozić. O wszystko zadbał ten szpital. Można było być samej w pokoju lub z rodziną za odpłatą. W Teodozji takiego nie było, takiej możliwości. W pokoju jeszcze były dwie matki i dwa dziecka. Prywatność, oczywiście to wygoda, ale wtedy w Teodozji poznałam się z dwoma dziewczynami, z którymi do dnia dzisiejszego jesteśmy w kontakcie. Pokój w Teodozji był w okropnym stanie. No zobaczcie sami, ocencie sami, jestem bardzo ciekawa, co w ogóle na to możecie powiedzieć. Materac też zobaczcie, on był bardzo miękki, pamiętam jak dziś było strasznie niewygodnie, zwłaszcza wtedy, kiedy ty śpisz razem z maluszkiem, z dzieckiem, który jeszcze taki jest mini-mini i boisz się nadepnąć na niego, położyć się, nie chcąc zrobić krzywdę. I pamiętam te wszystkie nieprzespane nocy, bo cały czas po prostu musiałam pilnować, żeby no, w jakiś sposób to dziecko nie uszkodzić. Okna zawsze w Teodozji były otwarte i w dniu, i w nocy, bo było bardzo ciepło, było 40 stopni na zewnątrz. W pokoju nie było żadnego prysznica, jak powiedziałam wcześniej, nie było też toalety, trzeba było iść przez korytarz. W domu porodowym w Teodozji to był jedyny WC, do którego chodziły kobiety po porodzie. Właśnie po porodzie na Krymie od razu napisałam pismo do ministra i do dnia dzisiejszego nie otrzymałam żadnej odpowiedzi. Pismo, w którym zaznaczyłam, dołączyłam te zdjęcia, no, że po prostu to jest brak szacunku do kobiety. I dlaczego tworzą na przykład jakieś artykuły nowe, tak, prawne, żeby na przykład wspierać młode rodziny, żeby kobieta rodziła, żeby jak najwięcej dzieci było rodzone. Dlaczego tak robią, skoro nie dają warunków normalnych do tego, żeby ten poród w ogóle odbył się? Czasami, wtedy kiedy nie ma żadnego doświadczenia, nie ma nic do porównania, można we wszystkim wiedzieć minusy, narzekać, ale tak naprawdę praktyka i życie pokazuje nam to, że dom na przykład porodowy w Knurowie, szpital publiczny, on oferuje te same warunki, jak i najdroższy szpital do porodu w Moskwie, Lapino. Więc robimy wnioski i doceniamy to, co mamy. Dziękuję wszystkim za uwagę i spotkamy się w kolejnym filmiku. Pa, pa!